Zatem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, teraz bardzo proszę przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Piekoszowie, panią Barbarę Karyś, o wręczenie panu Zbigniewowi Jackowi Piątkowi zaświadczenia o wyborze na wójta gminy Piekoszów. Bardzo proszę. A mianowicie, wybory te były wyjątkowe w tym roku. Po pierwsze, odbywały się niespełna rok po wyborach poprzednich. Po drugie, jak na naszą gminę, było bardzo mało kandydatów na wójta, bo tylko trzech. Czyli w historii wyborów na wójta była to najmniejsza liczba kandydatów. Walka też była zaciekła do ostatniego dnia i w związku z powyższym zwycięstwo jest tym chyba ważniejsze i cenniejsze. Panie wójcie, duża część gminy panu zaufała, pokłada w panu olbrzymie nadzieje i chcemy, aby pan te nadzieje spełnił i był jednym z najlepszych wójtów naszej gminy. Zapraszam do oświadczenia. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego, i pomyślności mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy w imieniu Rady Gminy pozwolę sobie złożyć gratulacje nowo zaprzysiężonemu wójtowi. Dlatego dziękuję tym, którzy stanęli do urn wyborczych 16 i 30 listopada. Kolejny raz potwierdzili oni, że w piekoszowskiej społeczności drzemie olbrzymia siła i potencjał, że łączy nas chęć wspólnego działania dla lepszego jutra naszej gminy. Szczególnie mocno dziękuję wszystkim tym, którzy swój głos oddali nam. To wielki zaszczyt i wyróżnienie, to także wielki obowiązek. Gwarantuję jednak, że jak dotąd ciężka praca, konsekwencja, uczciwość i szacunek dla każdego mieszkańca naszej gminy pozostają moją dewizą. Drodzy Państwo, realizacja wielokrotnie przedstawionego przeze mnie programu działań, jakie podejmę w obecnej kadencji, wymaga pracy zespołowej. Nie będę więc działał sam. Wierzę, że konstruktywną i merytoryczną pomocą wezmą mnie wszyscy radni naszej gminy. Ja deklaruję chęć współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro gminy i rozwój. Dla mnie cel nadrzędny. Wspólna praca z radnymi, sołtysami, z przedstawicielami jednostek gminnych i instytucji. Zapraszam do współpracy parafie, organizacje pozarządowe, wszystkich mieszkańców. To rzeczywiście wyjątkowy dzień. Dla mnie osobiście dzień wielkiej radości, bo oto ponownie przed Wysoką Radą stanął Zbigniew Piątek, człowiek Prawa i Sprawiedliwości i w obecności mieszkańców złożył uroczysty ślub. Że dla niego najwyższym dobrem będzie działanie pro publico bono. I u progu tej nowej kadencji
chciałem panu wójtowi życzyć tego, aby dotrzymał danego słowa. Słowo to święta rzecz. Jeśli ono jest dane publicznie, ma wartość szczególną. Ja też chciałem bardzo krótko powiedzieć, cieszę się, że uczestniczę w tej pięknej uroczystości, która otwiera. Miejmy wszyscy taką nadzieję, tak sobie życzmy piękną historię. Historię Piekoszowa i historię mieszkańców Piekoszowa. Drodzy Państwo, przypomniało mi się takie ładne powiedzenie, takie ładne motto. Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. A służba publiczna jest niełatwą służbą, która wymaga poświęcenia, wysiłku, odpowiedzialności i wielkiej cierpliwości, bo na efekty niejednokrotnie długo trzeba czekać. Drodzy Państwo, wszystkim, którym miejscowe społeczeństwo, miejscowa społeczność zaufała, chcę życzyć dużej determinacji i konsekwencji w działaniu, ale również możliwości i umiejętności kompromisu. Drodzy samorządowcy, mówiąc po staropolsku, zgodziliście się, aby przez te 4 lata uprawiać piekoszowską glebę, aby na tej ziemi siać i zbierać plony razem z mieszkańcami. To będą 4 lata. W cyklu przyrody to będą 4 zasiewy, 4 czasy żniw. Dla Was ten czas to też czas zasiewów, czas dbania o to, co będzie kiełkowało w piekoszowskiej ziemi, by po 4 latach zebrać dla mieszkańców, mam nadzieję, że tak będzie, obfite plony, bogate snopy, tak żeby wszystkim starczyło chleba w tej gminie, żeby wszyscy mogli tutaj mieć swój dom. Stoję przed Państwem w podwójnej roli. Jako członek zarządu powiatu oraz jako radny powiatu kieleckiego tej ziemi, tego okręgu wyborczego. Dlatego odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa w tej kadencji, pewnej kadencji samorządu powiatowego, jest ogromna, niezmiernie ważna. Z tego miejsca chciałbym, mając delegację całego zarządu powiatu, złożyć daleko idącą pomoc i współpracę z panem wójtem, z całą radą gminy Piekoszów na najbliższe 4 lata. Myślę, że w jedności siła, a pracując ponad podziałami, potrafimy doprowadzić do, może nie rewolucji, ale do daleko idących zmian i przeobrażenia samej miejscowości Piekoszów, jak również całej gminy. Ja przyglądając się od jakiegoś czasu w gminie Piekoszów, bo był taki czas, że bywałem tu bardzo często, stwierdziłem, że Państwo macie taki dar, który powinniście zarażać wszystkich. Macie dar, jako mieszkańcy tej gminy, współdziałania bez względu na to, co Was różni. I tego Wam życzę także na przyszłość. Takie nastawienie do działalności publicznej jest mi, było mi i jest mi zawsze bardzo bliskie, bo ono często przynosi efekty. Można, nawet trzeba się różnić, ale trzeba umieć współpracować. I zdążyłem zauważyć, że mieszkańcy gminy Piekoszów taki dar posiadają, a uosabia go Wasz wójt, pan Zbigniew Piątek, który potrafi ludzi wokół siebie jednoczyć. Pokazał to w przedterminowych wyborach, a udowodnił to raz jeszcze w tych terminowych ostatnich, kiedy po raz kolejny obdarzyliście go Państwo zaufaniem. Panie wójcie, te 4 lata, które tutaj moi przedmówcy wspominali, to czas na pewno trudny, ale czas, kiedy będzie pan wójt, będzie mogła Wysoka Rada zrealizować te plany, te zapewnienia,
o których słyszeliśmy w kampanii. Mieszkańcy zaufali, zaufali radnym, zaufali panu wójtowi. Teraz w państwa rękach leży to, ażeby tego zaufania nie zawieść i tego pragnę panu wójtowi i państwu radnym z całego serca życzyć. Gminie Piekoszów święto dzisiaj jest. Pan Zbigniew Piątek dalej wójtem jest. Mieszkańcy panu bardzo zaufali. Dlatego na wójta pana znów wybrali. Tą przysięgą, którą pan dzisiaj złożył, nowy etap historii gminy panu tworzył. Przez rok pracy, pana pracy, no i wielki trud, znacznie zmniejszył się gminny dług. Mieszkańcy gminną radę też wybrali. Będą z panem razem współpracowali. Reasumując porządek obrad, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Piekoszów. Przeczytam projekt. Na podstawie artykułu 18 Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla wójta gminy Piekoszów. Pierwsze. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4900. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł. Punkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 25% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1600 zł. Paragraf drugi. Ponadto wójtowi gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnym przepisie. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez całą Radę. Jednak zapytuję, czy są jakieś pytania w tym temacie. Nie widzę. Zatem poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Pytam państwa radnych, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty 15 głosami za. Uchwałę nadaję numer 4/12/2014. Zamykam sesję numer 4 Rady Gminy Piekoszów. Dziękuję bardzo.